Pierwszy tydzień szkoły dopiero za nami, a 3/4 osób już nie chce tam wracać. A Baldi w tym momencie zaciera ręce. Welcome to Baldi's Basics in Education and Learning. That's me. Siemanko, z tej strony Kratkę, witam was w Baldi's Basic Education and Learning. Chciałem tą grę nagrać od kilku lat, nawet zanim miałem kanał. Tak więc gra polega jedynie na tym, że chodzicie i zbieracie zeszyty, które wasz kolega zostawił w szkole. Oh, hi. Nie bez powodu tutaj wygląda jak... No, w sumie przyznacie, jak więzienie, co nie Baldi? Możemy przez ciebie przejść. Zupełnie mnie nie zauważyłeś, jak przeszedłem przez te żółte drzwi. Przy... tego patio, jakby. Nie możemy ogólnie do góry i do dołu podnosić myszki, tylko na boki. Więc tak, zbierzmy sobie tutaj pierwszy zeszycik. Ja tu się sterowania muszę nauczyć, bo nie pamiętam. Czyli tak się otwierało lewym przyciskiem. Okej. Okay. Troszkę mikrofon przysłania, mam nowy mikrofon, dlatego o wiele lepiej to brzmi. Dobrze, 5 minus 5 to jest oczywiście 0, 2 plus 4 to oczywiście 6 i 2 minus 6 to jest oczywiście minus 4. Pierwszy zeszyt oczywiście jest rozwiązany poprawnie. Jak tu się chodzi? A! Oczywiście, matematyka równa się więcej matmy, matematyki. A na spację się chyba obracamy, prawda? Dobrze, 3 minus 4 to jest minus 1, 6, 7, 3 to jest 3. I... Dobrze, po prostu piszmy 0. No i Baldi jest już zły. I tak to się kończy nieuważanie na matematyce. Dobrze, my musimy uciekać, bo zły Baldi... Już tam leci, zaraz będzie w piórkol. Pójdziemy sobie w prawo. Myślę, że w prawo będzie o wiele lepiej pójść. Niech mi się poprawi stamina. Standardowo sobie tutaj wejdźmy, bo będziemy mieli dzięki temu zesty bara. Baldi już nam siedzi na karku. Dobra, w razie czego mamy to, żeby nas nie mógł słyszeć. Już 3 przedmioty zostały wykorzystane. Jeju! Się włączyli wszyscy. Dobra. O jeju! O, dzień dobry. Ej, moneta tam była! Moneta tam była! Nie! Jeden. Dwa. Trzy. I zostaliśmy popchniętymi. Siup! Ach, hell na men! Baldiego tam nie ma. Zrobiliśmy kółeczko w tym momencie. Żółtych drzwi nie trzeba klikać, na szczęście. A! Nie! Uff, dobra. Haha, you have lost me. Psych. Dobra. Tutaj myślę, że będzie trzeba iść w prawo, w zależności czy Baldi nam tu nie wyjdzie. Za rogu. W razie czego mam tutaj batonik przygotowany. Nie wiem, gdzie on jest. Sodę sobie kupmy. Ja nie biegłem. Musimy zrobić sobie kółeczko w tym momencie. Mamy... Nie, idźże. No i to pewnie już koniec. Dobra, na szczęście nie. Ja nie biegłem. Panie Skarpeta. Pan Skarpeta. Dobra, 2 plus 1 to jest 3, 0 plus 2 to jest 2 i to jest 0. Baldi słyszy wszystkie drzwi, które otworzysz. Totalnie dwie niepodejrzanie postawione donice. Zupełnie nie zwiastujące niczego dziwnego. Nie! Kurde, zepsułem. A. Kurde, gdyby Baldi tylko tam został przez tą chwilę malutką. Pa! Ja! Kapitalnie. Proszę, zdąż! No, dobra! Uf! Udało się. Biegniemy teraz po ten zeszyt. To będzie nasz czwarty zeszyt. 6, 1, 4 to jest oczywiście 2, to jest 3 i to jest 0. Ja się nawet nie odglądam. Ja!
Kapitalnie. Kapitalnie. Pierwsze podejście. Tym razem pójdziemy sobie w lewą stronę, bo widocznie prawa strona była delikatnie pechowa. Nie ma pośpiechu, nie ma pośpiechu w żadnym wypadku. Mam jakąś tam twarz. Daj mnie. Dobra, mamy. Dzięki temu Baldi nie będzie słyszeć, jeśli otworzymy drzwi. Ja nie biegłem, przy pana. To tylko Baldi mnie goni z siekierą. Co? Tak, z siekierą. Tylko Baldi mnie goni ze swoją linijką. Rozgubił. Hehe. Ladies and gentlemen, as you see, this is a mailbox. I shall open it. With my teeth, okej. Okay. Myślałem zawsze, że on krzyczy na to. Nie biegać, nie wchodzić do pokoju nauczycieli, nie dokuczać innym, nie pić, nie wychodzić z kozy i nie łamać czwartej ściany. Dzień dobry. Dobra, bierzemy czwarty zeszycik. 4 plus 6 to jest oczywiście 10, 5 plus 1 to jest oczywiście 6 i tutaj nie wiadomo. I oczywiście słyszy wszystkie drzwi, które otworzymy. I dobrze. Żeby nie było, on nam pomógł. Dobra, trudno. Musimy kupić. Papa! Dobra, to wy się tam bawcie. Nie no, to się nie uda, przecież on zaraz tu przyleci. No, o tym mówiłem. I wróciliśmy tutaj do punktu wyjścia. Kapitalnie. No chodź, przytul się. O, widzicie? A, myślałem, że się uda uciec. You can think pad. Tutaj mam nożyczki. W razie W. No, grzybie. Ja nie biegłem. I w ogóle zaczął się często respić tutaj ten. First prize. Ciekawe. Może tutaj weźmy. O, tu są drugie nożyczki, okej. Okay. To jest 0, to jest 3 i no, to już standard. Gdyby Baldi rzeczywiście uczył matematyki. Mogę się założyć, że większość miałaby lepsze wyniki z egzaminów. Właśnie, napiszcie, w której klasie jesteście teraz po wakacjach. Ja, zaś to samo. Nie! No ty sobie ze mnie żarcisz. Ty sobie ze mnie żarcisz. No i papa. Co? Obróciła mnie o 180 stopni. Czemu to jest SpongeBob? Aha. Tak więc zginęliśmy 3 razy i wywaliło gierkę, delikatnie mówiąc. Więc ja wam dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało. Baldi oczywiście też wam dziękuję za filmik i do zobaczenia za tydzień. Miłej szkoły. Cześć!